Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetyk i dzisiaj przychodzę do was z kolejnymi kursami na mecze piłkarskie. I w ogóle zaczynamy od podsumowania tego, co działo się ostatnio. No po pierwsze, jeden z moich kuponów, a mianowicie kupon wczorajszy, totalnie nie siadł. W sensie wyniki, które były naprawdę moim zdaniem zaskakujące. Ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, bo na każdy słaby kupon przychodzi kupon dobry. Bo nasz kupon z dnia tak jakby przedwczorajszego, to znaczy z dnia wcześniejszego, siadł wreszcie, ponieważ Fame MMA takie wyniki, jakie planowaliśmy. Iga Świątek oczywiście wygrała swój mecz oraz swój mecz wygrała również Arka Gdynia, więc na tych dwóch kuponach i tak jesteśmy ponad 70 zł do przodu, więc jak najbardziej się cieszę. Dzisiaj oczywiście przychodzę z kolejnymi kuponami, no i miejmy nadzieję, że się wam one spodobają. Ale zanim jednak moje typy, no to jeszcze dzisiejszy mecz specjalny, którym jest spotkanie Athletic Bilbao z Realem Madryt. Oczywiście bardzo ważny mecz w kontekście jeszcze jakiejś walki królewskich o mistrza Hiszpanii, także gorąco zachęcam do typowania wyniku tego spotkania w komentarzach. Przypominam, że do zgarnięcia 50 zł od Betclic, a wystarczy wytypować wynik meczu w komentarzu, napisać minutę strzelenia pierwszej bramki oraz dopisać swój nick na Betclic. Osoba, która poprawnie wytypuje wynik spotkania oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszej bramki, zgarnia doładowanie o wartości 50 zł na swoje konto, także gorąco zachęcam. No i dodatkowo moi drodzy, jeżeli jeszcze konta na Betclic nie macie, a chcecie brać udział w takich konkursach, to już teraz możecie je założyć choćby z linku w opisie bądź w przypięciu tym komentarzu z kodem BETYVIP50. Dodatkowo zyskacie pierwszy bezpieczny zakład bez ryzyka do 50 zł, więc myślę, że jak najbardziej warto. A my jesteśmy oczywiście na Betclicu i dzisiaj moi drodzy postawimy sobie dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to Liga Francuska, w której mamy bardzo ciekawe spotkania i od razu powiem, że tak, dzisiaj postawimy sobie w ogóle dwa kupony. Pierwszym kuponem będzie kupon tradycyjny, czyli oczywiście nasza piłkarska progresja. Natomiast drugim kuponem będzie taka mała taśma, bo mam wrażenie, że jest dużo spotkań, które mają niskie kursy, ale które prawdopodobnie się sprawdzą na daną stronę, także postawimy sobie również taśmę. Zaczynamy jednak tak jak powiedziałem, od pierwszego meczu, którym jest spotkanie Monaco z Rennes. Wiadomo, że oba zespoły walczą o trochę inne cele, ale jednak walczą o to, żeby w tych europejskich pucharach być i żeby być jak najwyżej w lidze. I tu, moi drodzy, stawiamy sobie na zwycięstwo Monaco. Co więcej, powiem szczerze, że gdybym miał jakoś bardzo mocno podbijać ten kupon, to nawet nie wiem, czy nie postawiłbym na zwycięstwo Monaco do zera, ale akurat takiego podbicia aż tutaj nie potrzebuję. Monaco jest w formie naprawdę całkiem niezłej. Wygrywa bardzo dużo ostatnich spotkań i wygrywa je właśnie nawet nie tracąc bramki, więc ja uważam, że Rennes będzie miało bardzo, ale to bardzo ciężko, żeby strzelić gola w tym spotkaniu, a Monaco musi wygrywać, musi jeszcze próbować walczyć z PSG, bo kto wie, czy przy ewentualnym potknięciu Paryżan oni nie znajdą się nawet na drugim miejscu w lidze, a kto wie, może nawet gdzieś tam jakaś walka o miejsce pierwsze, chociaż to matematycznie niby jest możliwe, ale w praktyce będzie ciężko, no bo zresztą możemy wejść sobie w to spotkanie, mogę wam standardowo pokazać, jak to wygląda jeżeli chodzi o tabelę ligi francuskiej. No i możecie zauważyć, że Monaco ma 74 punkty, 79 punktów ma obecnie Lille, 76 Paris Saint-Germain, także myślę, że tutaj walka jest głównie o drugie miejsce właśnie z Paryżanami, chociaż jak widzicie, no matematyczne szanse teoretycznie na mistrzostwo też są, ale wiadomo, że są one dosyć małe. Tak czy inaczej, moi drodzy, stawiamy sobie na Monaco. No jeszcze możecie zobaczyć oczywiście, jak wygląda Rennes w tabeli. Tutaj możecie zauważyć siódme miejsce i tak jak mówiłem, też walka europejskie puchary, bo jest tylko jeden punkt za Lens, tutaj jeszcze oczywiście również za Marsylią, więc któraś z tych drużyn gdzieś się może potknąć, więc Rennes cały czas na pewno broni składać nie będzie, ale mimo wszystko ja typuję, że Monaco to spotkanie wygra. Idziemy teraz, moi drodzy, również do ligi hiszpańskiej, w której mamy także bardzo ciekawy mecz zespołu, który ostatnio obstawiałem, Betis kontra Huesca. Jeżeli chodzi o Betis, to ostatnio remis z Eibarem na wyjeździe. Tutaj spodziewam się, że Betis już to spotkanie wygra. Natomiast nie będę stawiał znowu czystego zwycięstwa. Po raz kolejny postawię sobie to, co w spotkaniu z Eibarem. Czyli to, że Betis tutaj wygra bądź zremisuje i padnie poniżej 4,5 gola w tym spotkaniu. Nie, przepraszam. Postawimy sobie, że padnie powyżej 1,5 bramki w tym spotkaniu. To jest to, co chciałem tutaj dzisiaj postawić. 2,84, jeżeli chodzi o kurs na to zdarzenie. Wiadomo,
wiadomo, no też można popatrzeć standardowo w tabelę, myślę, że to jest bardzo dobry wyznacznik. Betis walczy o to, żeby tutaj być jak najwyżej w ligowej tabeli, walczy jeszcze z Realem Sociedad o miejsce piąte, no ale przede wszystkim walczy o to, żeby nie spaść na miejsce siódme. Jeżeli chodzi o Łeskę, no to oni tutaj walczą o to, żeby nie być w strefie spadkowej, bo tak naprawdę walka w tym dole tabeli będzie w lidze hiszpańskiej, no nie mniej zacięta niż walka na samym szczycie. Także tutaj czy remis byłby dobry? Myślę, że żadna drużyna z niego nie powinna się cieszyć, aczkolwiek może on paść, dlatego myślę, że obie zagrają dosyć otwarcie. Jeżeli ktoś będzie przegrywał w tym spotkaniu, to będzie musiał bardzo mocno się otworzyć, żeby przynajmniej do tego remisu wrócić, a kto wie, czy nie pokusić się o zwycięstwo. Także to, moi drodzy, będzie pierwszy kupon, który dzisiaj sobie postawimy. Jesteśmy na drugim progu progresji, także stawiamy 50 zł, 124 zł, 96 zł do wygrania. No i miejmy nadzieję, że ten kuponik się zazieleni. Natomiast druga sprawa, no to dzisiaj myślałem o tym, żeby postawić sobie również jakąś małą tasiemkę i w tasiemce postawimy, że Betis to spotkanie wygra. Dodatkowo, moi drodzy, no nie będę już za dużo mówił o tych spotkaniach, ale porozmawiamy sobie, znaczy po prostu potypujemy mecze również w lidze hiszpańskiej. Myślę, że Atletico musi sobie poradzić z Osasuną, żeby to mistrzostwo jeszcze dalej przypieczętować. Na Barcelonę, powiem szczerze, nie stawiam, bo tutaj mogą dziać się naprawdę różne rzeczy. Co więcej, chciałbym pójść do Ligi Francuskiej, bo tutaj uważam, że wszystkie drużyny z góry tabeli będą grały bardzo mocno o zwycięstwo, także stawiamy sobie na tak naprawdę faworytów tych spotkań, ale również na po prostu drużyny, które mają coś do pokazania. Tak samo, moi drodzy, mimo wszystko Marsylia z Angers, myślę, że także jest to mecz, gdzie zespół Arka Milika powinien zrobić wszystko, aby to spotkanie wygrać. No i idziemy również do angielskiej Premier League, bo tutaj bardzo fajne spotkanie Evertonu z Sheffield za 1,42, jeżeli chodzi o kurs, także to również sobie postawimy. Od spotkania Tottenhamu z Wolverhampton będę akurat stronił, myślę, że to jest ciężki mecz do typowania. West Brom z Liverpoolem za 1,21 też, nie powiem szczerze, że tak bardzo nie interesuje, więc tego sobie dzisiaj stawiać nie będziemy. Już mamy kursik 18, także całkiem fajnie to wygląda, ale dodatkowo dorzucimy sobie do tego jeszcze AC Milan, który nie będzie chciał oddać tutaj na pewno miejsca w Lidze Mistrzów. Całkowity kurs na tej takiej naszej, no nie wiem, czy to nazwać już taśmą, czy nie, 25-35. Myślę, że taśma to jest, aczkolwiek ten kurs wcale nie jest jakiś taki mega potężny. Postawimy sobie 20 zł, moi drodzy, 522 zł 30 groszy do wygrania. Także stawiamy ten zakład. No i cóż, no mam nadzieję, że również się zazieleni, podobnie jak nasza piłkarska progresja. Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że wam się podobał. Zapraszam oczywiście do zostawienia łapki w górę, do sprawdzenia opisu, w którym znajduje się zarówno link do założenia konta w BetClicku, jak i link do naszej grupy Typermania. Także gorąco, gorąco zachęcam do dołączenia, no i oczywiście również do brania udziału w naszym konkursie, w meczu specjalnym. Także typujcie wasze wyniki w komentarzach. A teraz już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie!